Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Co się tu u diabła dzieje? Dobra. Wynocha z mojego łóżka! Bo Andre ma problem. Okej. Dzięki Wam serdeczne za to, że jesteście. A tak serio. Znaczy się serio. No, przejdźmy dalej do konkretów. Moi drodzy, lecimy sobie na północ Korinis, ponieważ chciałabym się u Bosperka nauczyć garbowania skórek. Bardzo nam się to przyda dzisiaj. Gdzie jest mój ojciec? Cholera wie, może jeszcze śpi. Bardzo możliwe, bo go nie widzę. Jest. Dobra, siemka. Naucz mnie garbowania skór. Jeśli masz niezbędne doświadczenie, dlaczego nie mój synu? Mogłeś się tego wszystkiego ode mnie nauczyć znacznie wcześniej, mój chłopcze. Słuchaj mnie uważnie. Skóry należy dobrze wyczyścić przed ich użyciem. Aby to zrobić, ostrym nożem usuń skórę z futra i resztek mięsa. Ponieważ po obróbce skóra jest mokra, należy ją zawiesić do wyschnięcia. Jeśli zrobiłeś wszystko dobrze, otrzymasz świetną skórę. Dobra, wiemy, że wszystko u niego jest w porządeczku. Co my, moi drodzy, robimy dzisiaj? Nie wiem, ale na pewno będę potrzebowała właśnie wykorzystać te punkty nauki. Czy tutaj był ktoś, kto może mnie jeszcze czegoś nauczyć? Myślę, że nauczymy się wszystkich możliwych umiejętności, które można się nauczyć, jeżeli chodzi o oprawianie zwierząt. Co chcesz? Brakuje mi tego skradania bardzo. Jest kilka sposobów. Dobra. Wiesz już wszystko. Okej, wiem już wszystko od ciebie. Polecimy sobie jeszcze do obozu na farmie Onara. Ponieważ tutaj też dwóch panów mogą mnie czegoś nauczyć. Kawalorn chyba akurat nie, Hej, ty. ale Gan mógł nas nauczyć paru rzeczy. Możesz mnie, oczywiście. Na dodatek nie. Chcę, dobrze. O, proszę, pięknie. Na miękkich pod. Super. I nauczymy Hej. się jeszcze od Gana tamtych pozostałych umiejętności. Czego to za. Rogi i zęby. Najłatwiej potem szybko. Czego to za. Ruch głęboko, jeśli. Dobra, wydaje mi się, że to są wszystkie trofea, których jestem w stanie się nauczyć. Zostało nam punktów 13. No bardzo dużo na to poszło, ale przynajmniej dzięki temu możemy zakończyć część innych zadanek. Dobra, na razie skłóconych rycerzy nie będę ruszać. Polecimy sobie jeszcze na wysepkę z waranami i nauczymy się, ile możemy do życia. I teraz już będziemy tylko pakować w życie, dopóki nie znajdę nic innego, jeżeli o to chodzi, na wydawanie punktów. Także dajemy w HP, ile tylko gra mi pozwoli. Także tak właśnie to wykończymy sobie te punkty. Chcę. Tego nie, ale to. Super, i powinniśmy mieć już Niech mu 0 rozm. punktów. Tak jest. Dobra. Bardzo ładnie nam to wyszło. Mamy HP 653 razem z amuletem. I teraz miejsce do. Gdzie było coś do garbowania skór? Gdzieś było, ale gdzie? Kurde, nie wiem. Miejsce do garbowania. Zastanówmy się. Klasztor, nie. Właściwie Gospoda, nie wiem, czy tu wysepka, widziałem. latarnia morska. W latarni nie było? Gdzieś tutaj, kompletu do garbowania z tyłu na przykład, albo gdzieś. Wiecie, polatamy sobie teraz troszeczkę. Ale widzę, że tutaj na pewno nie było. A bardzo szkoda. Dobra, spróbujmy znaleźć inne miejsce. Latarnia, obóz na farmie Onara. A może w obozie było? Niech żyje król! Coś do garbowania. W
ogóle tak bez lokatora biegam. Teraz się dopiero skapnęłam. W majątku ziemskim chyba nie widziałam. Kurde, bardzo szkoda, bo by mi się ten zestaw mega przydał. A na północy Korinis kuźwa tu nie było nic takiego? Naprawdę tak myślisz? No chyba nie. Niedobrze. Ty, a może zestaw do garbowania był w tym obozowisku, gdzie mieliśmy orków zabić, co? Zobaczmy. Tutaj na farmie Onara chyba nigdzie nie widziałam, ale tutaj może jest. Jest tutaj coś do garbowania? Nie ma. Kurde, bardzo niedobrze, bo chciałabym sobie ulepszyć zbroję. Wiem, że mamy u siebie na statku, ale to mnie nie pomaga mi to bardzo. Tutaj nigdzie nie pamiętam, żebym gdzieś miał być. Więc raczej nie ma. Dobra, no pokorzystałam sobie troszeczkę z teleportera i tak dalej. A może w osadzie rybackiej? Niby dlaczego? Stara piramida. Nie, przełęcz? A na przełęczy gdzieś? Przy namiocie na przykład tutaj? Albo na farmie? Mamy ludzi już u siebie. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Tutaj jest tylko Tarok z naszym Giacomo. Słabo. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być zestaw do garbowania. Chyba, że jeszcze sprawdzimy przy tym. Przy karczmie. Ale no wątpię, bo to nie miałoby za bardzo sensu. Także no najwyżej się obejdziemy bez niego, dopóki stąd nie odpłynę. A tu nie miał gościu Kawalor, znaczy się Dragomir przy sobie? No rękę bym sobie dała uciąć, że gdzieś widziałam zestaw do garbowania. No i oczywiście, że jest. Suszarka, jest stół garbarski, dobra. Już się bałam. Zbroję łucznika będziemy ulepszać, więc zobaczmy sobie, czego potrzebujemy. Garbowanie. Handel to nie. Wytwarzanie pancerzy. Zobaczmy. Pancerz łucznika. 3 garbowane skóry dzika. Nie ma problemu. Garbowanie. Dzika. Weźmy sobie, zgarbujmy 5. Muszę na suszarkę wywieszać? Pewnie tak. Rozwieź mokrą skórę. Suszenie zakończone. Okej. Czyli rozumiem, że mamy już tą skórę zgarbowaną, tak? Gotową do użytku. Gorzej, że jej nie widzę. Mamy. Tylko teraz znowu coś do wzmacniania pancerza. Ten taki stół potrzebuje. Z piłą, którego tutaj zaś nie ma. No i widzicie. Jak nie w te, to we w te. Cholera jasna. A Dragomir, coś możemy? Możemy się nauczyć strzelać, ale ja podziękuję raczej. Chociaż moglibyśmy w to zainwestować, myślę, jeszcze ewentualnie. Jakieś punkty. Dobra, bo 5 minut odcinka już mamy za sobą. Spróbujmy pogadać z Gernotem na temat... No, Jezu, ja mam dzisiaj zaćmienie mózgu. Na temat tego Lorda Baldwina. Mamy ten list dla niego. Ciekawe, czy ja mogę tutaj...
nie wiem, dać mu ten list, czy dopiero jak będziemy odpływać? Nic się nie zmieni. Dopiero jak będziemy odpływać, dobra. A gdzie może być warsztat do robienia strzał? Jak myślicie? To akurat chyba powinno być na przykład tutaj w obozie na farmie, nie? Jak nie, to trochę przypiks, a być może tam na dole jest u tego gościa. Możemy zobaczyć. No bo on jest w sumie drwalem, to może ma do robienia strzał, stół. Wiecie, bo na tym samym stole się właśnie wzmacnia pancerze, więc zależy mi na tym. Okaże się, że on miał garbarski, nie? Pewnie. No nie wiem, nie wygląda, żeby miał mieć cokolwiek. Chyba jednak nie. Dobra, to na razie sobie to zostawimy, ale przynajmniej nauczyliśmy się tego garbowania. Przejrzyjmy dziennik. Kopacze, to już załatwiliśmy. Obserwatorium, pierścień, dziennik i Xerdasa. Udajemy się do klasztoru i dzisiaj tam porobimy trochę rzeczy. Mianowicie pójdziemy do biblioteki i spróbujemy być może pogadać z innymi ludźmi jeszcze. Może ktoś będzie miał dla mnie jeszcze jakieś zadanie. Bardzo trudna, no dajcież spokój. Witaj. Czego ode mnie chcesz? Nie przeszkadzaj mi. Dobra, ty nie. Pyrokar, nic nie chcę. W imieniu Najwyższej Rady, witaj wojowniku króla. Niech Inous będzie z tobą. Witaj, czcigodny mistrzu. Och, niedobre nastały czasy, chłopcze. Święta magia Run Innosa została nam zabrana, a hordy Beliara czekają u wrót. Na szczęście niektórzy z nas nadal potrafią używać pradawnej magii i możemy tworzyć zwoje. Inaczej bylibyśmy całkowicie bezbronni przed wrogiem. Powiedz mi coś więcej o pradawnej magii, mistrzu Ultarze. Pradawna magia jest podstawą wszystkiego. Nasi przodkowie tylko z niej korzystali. Jednak wybranych przez Innosa, którzy mogliby jej używać, było dość mało, co w sumie doprowadziło do problemów. W walce z hordami Beliara, nasi przodkowie potrzebowali, aby wielu ludzi umiało używać magii. Dlatego stworzyli magię Run. Z jej pomocą, zdołali przechylić szale zwycięstwa na korzyść naszego boga Innosa. Magia Run stała się dla nas nie tylko ważna, ale i niezastąpiona. Niestety, w rezultacie zaczęliśmy zapominać pradawną magię. Dlatego powinniśmy się cieszyć, że są jeszcze magowie, którzy nią władają. Który z magów nadal włada pradawną magią? Tylko trzech magów, Pyrokar, Parlan i Neoras. Czy zgodzą się nauczyć mnie prastarej magii? To dobre pytanie. Wcześniej na nie odpowiedziałbym stanowczo, nie. Ale teraz. Zapytaj o to mistrza Pyrokara. Dlaczego akurat jego, a nie Parlana lub Neorasa? Ponieważ jest zwierzchnikiem klasztoru i najpierw musi zezwolić Parlanowi i Neorasowi uczyć ciebie. Nie jesteś członkiem naszej społeczności, więc to nie jest takie proste. Dobrze, w takim razie porozmawiam z mistrzem Pyrokarem. Zrób to, chłopcze. Jak wygląda sytuacja? Och, niedobre nastały czasy, chłopcze. Okej, mamy nowe zadanie tutaj do rozpoczęcia, a nawet już nam się rozpoczęło. Witaj. Jestem ciekawa, czy z innymi mogę pogadać na ten temat? Nie. Chodźmy tutaj do piwnicy klasztornej. Chciałabym się udać do tego przejścia, do tej biblioteki konkretniej. Dość prosta kradzież mieszka. Do tej pilnowanej przez jednego gościa, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Skarbiec i spiżarnia. Może Neoras będzie miał dla mnie jakieś zadanie. Pulpity widzę, że wszystkie już znamy. Co? Coś się stało? Dlaczego mnie niepokoisz? Czy nie widzisz, że przeprowadzam bardzo skomplikowany eksperyment? Nie chciałem ci przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. No dobrze, mów, czego chcesz. Jeśli to jakaś bzdura, to lepiej odejdź. Jestem bardzo zajęty. Dobra, możemy się dowiedzieć czegoś. Czy możesz dla mnie przyrządzić miksturę? Wątpisz w moje umiejętności.
Mogę przygotować każdą miksturę. Dobrze. Nie tak szybko, bo najpierw musisz mi przynieść niezbędne składniki i wnieść skromną opłatę za moją pracę, jak również za materiały. Ile chcesz? Za samo przyrządzenie mikstury, dasz mi 10 sztuk złota. Naucz mnie sztuki alchemii. Dlaczego nie? Chętnie wprowadzę cię w sekrety sztuki alchemii. W końcu ocaliłeś nasz klasztor przed wrogami. Tym samym udowodniłeś, że jesteś gotów walczyć za naszego władcę Innosa i jego słuszną sprawę. Okej. Okay. Widzę, że na razie, albo w ogóle, nie możemy się nauczyć tworzenia eliksirów do siły życiowej. No i tam się potrzebuje dostać do tamtego gościa. Tutaj jest standardowo młocik skradziony. Możemy chwilę pogadać z gościem. Witaj. Witaj, nieznajomy. Czy przypadkiem nie pilnujesz świętego młota? Już nie. Od kiedy pewien nieznajomy wziął go sobie bez pytania, wszystko się zmieniło. Czyli już nie masz świętego młota. Cóż, ten nieznajomy go zwrócił. Ale mistrz Pyrokar stwierdził, że to miejsce nie jest wystarczająco bezpieczne, by go przechowywać i dlatego gdzieś go schował. A ty wiesz, gdzie dokładnie znajduje się ten młot? Nie, to wiedzą tylko magowie ognia. Ale oni nikomu tego nie powiedzą. Okej. No to mamy informację i teraz tutaj trzeba przejść obok tego typa, żeby mnie nie zagadał. Jest to dosyć proste, jak widzicie. Tutaj oczywiście wszystko jest też pootwierane dla nas, więc możemy sobie po prostu iść. A dlaczego tutaj idę? Dlatego, że możemy znaleźć tutaj te dzienniki Ksardupy, także idziemy. Nawet nie ma tutaj szkieletów, tylko są szczury. Ciekawe. Dobra, ale ja bym na razie to wyłączyła, bo chcę zobaczyć, czy coś tutaj może być poukrywane w tych bocznych ścianach. Natomiast wydaje się, że nie, że Bezi wszystko zabrał. Więc tylko sobie wybijemy szczurki i pójdziemy dalej. Tutaj oczywiście te dźwięki standardowe. Dobra, pięknie jesteśmy. Co my tu mamy? Dwór Irdorad, mamy książkę. Nie wiem, czy to dobrze. Tak oto ukryłem wejście do biblioteki za zamaskowanymi drzwiami, by uchronić moje zapiski o świątyniach Beliara. Gdyby dowiedzieli się o nich moi bracia, mogliby je pochopnie zniszczyć. Teraz zaś wiedzą tylko, że świątynie te niegdyś istniały. Na wszelki wypadek zostawiłem kilka sług na straży biblioteki. Ten klucz otwiera drzwi. Możesz słychać demony. I chyba wybijają szkielety? Ewentualnie biły szczura. Jak widać, tu już są gorsze demony, bo są ci księża. Księża? Księci? Jak się odmienia słowo książę? Że jest Książęta demonów. Jezu, dobra. Język polski, trudny język. A gdzie mój kryt jest? Przecież zawsze już biłam tego demona ładnie. Chociaż nie, bo tak nam szło dobrze ze zwykłymi demonami. Niedobrze. Dobra, bo jak się wejdzie tam w ten tunel, to ten demon nigdy nie oberwie ode mnie. Witam. Okej, były tylko dwa? Słabo. Almanach. Rozumiem. Mam nadzieję, że bariera ochroni Rudę przed zakusami Beliara. Król w swej naiwności wierzy, że stworzyliśmy ją, żeby nie dopuścić do ucieczek.
Niechaj nadal tak sądzi, jeśli dzięki temu uda nam się osiągnąć nasze odleglejsze cele. Możemy tylko marzyć o czasie na przygotowanie się do następnej walki. To na nią skieruje całą swą moc, gdy tylko bariera dookoła Górniczej Doliny zostanie ukończona. Na runicznym stole oblałem wodą święconą zgodnie z instrukcjami pusty kamień runiczny. Kamień uległ zniszczeniu. To zaklęcie jest chyba przeznaczone tylko dla wybrańca. Na straży klasztoru pozostawiłem świętą aurę Innosa. Przeor będzie o nią dbał, dopóki nie objawi się wybraniec. Łzy Innosa mogą odegrać ogromną rolę w nadchodzącej bitwie, niebezpiecznie więc trzymać je na widoku publicznym. Lepiej schowam je w bibliotece. Tam. Dostałam jakiś wpis, nie zwróciłam niestety uwagi do czego. Czarna magia 2 mamy. I czarna magia 3. Po tym jak straciłem sporo czasu na opanowanie pierwszego kręgu czarnej magii, drugi krąg poznałem bez większych trudności. Tu również nie wystarczy wziąć i nauczyć się pisma czarnych magów. Niezbędna jest też wiedza w dziedzinie pradawnej magii. Ale na szczęście udało mi się tu znaleźć kilka ksiąg o tym. Pomogły mi bez większych trudności wniknąć w tajniki zaklęć drugiego kręgu, więc nawet nieźle mi wyszło przywołanie wilka. Do tego potrzeba mieć skórę danego zwierzęcia. Zobaczymy, czy uda mi się zdobyć je w potrzebnej ilości, aby kontynuować swoje eksperymenty. I trójeczka. Choć wcześniej za pomocą ksiąg z Atanosu niejednokrotnie potrafiłem przywołać różne istoty, dopiero teraz udało mi się przywołać szkielet człowieka. Tylko na wezwanie armii takich szkieletów nie mam wystarczającej mocy. Sądzę, że jest to możliwe tylko w wyższych kręgach. Powoli, krok za krokiem, przyswajam potęgę magii Beliara, boga śmierci i podziemnego świata. Ale to dziwne, im dłużej zgłębiam tajniki mrocznych sztuk, tym bardziej w mojej głowie rozbrzmiewa prymitywny głos nabawiający, abym zwrócił się w stronę boga ciemności. Zapieczętowany list. No chyba nie powinnam go czytać, skoro jest zapieczętowany. Dzienniki. Dobra, zrobimy zapis i udajmy się do Sejana. Tylko najpierw troszeczkę many. Zobaczymy, co on powie i czy to już będę mogła z nim pogadać o tym. Obserwatorium. Nie no, świetne miejsce, naprawdę. Dobra. Sejan, Sejan, Sejan. Czyżbyśmy mogli kontynuować wątek obserwatorium? Witaj. Miejmy nadzieję. Nie? Dlaczego nie? W ogóle mam eliksir, którego nie wypiłam. Zaraz, no jak to działa? No przecież chyba mamy już wszystkie dzienniki. Nie mamy piątego. To gdzie jest piąty? Nie mamy jeszcze jednej księgi. Niedobrze. Szóstą książkę. Niedobrze. Jedną książkę, książkę. Kurde, to gdzie może być jeszcze jedna księga? Bardzo dobre pytanie. Ale wiecie co, jak już tu jesteśmy przy obserwatorium. Chociaż nie, bo to i tak trzeba z osady rybackiej. Dobra, no to myślę, że się możemy przejść, bo jeszcze kwestia tego pierścienia szybkości, prawda? Fajnie by było to zrobić. Więc wyruszymy sobie z osady na zwiedzanie.
Tam może na to nadbrzeże nie, bo nie chcę się bić z dużą ilością drzewców dzisiaj. Ale możemy się udać tutaj. Zobaczyć, co tutaj mamy. Tam na górę szłam. Z tego co pamiętam, byliśmy na górze. Ale tutaj żeśmy nie szli, w te okolice. No właśnie, są prawdziwe ścierwojady. Tu też będzie dużo roślin stałych. Tam na dół też warto by było zejść. Gobliny, wojowniki. Dużo goblinów, bardzo. Nie, ale powiem wam, że liczyłam, że ruszymy ten wątek, a za cholerę nie pamiętam, gdzie jest ostatnia książka dla Xardasa, znaczy się ten dziennik Xardasa dla naszego kochanego przyjaciela. Niestety, gdybym pamiętała, to by było prościej. No, ale niestety nie można mieć wszystkiego, nie? Możemy wejść na górę. Mamy goblinów, piratów. Dobra, najpierw pójdźmy na górę. Ojej, znowu króliczki, ale one są słodkie. Dobra, co my tu mamy? Eliksirki jakieś. Bryła lodu. Fajnie, fajnie. Tam coś rośnie, tam trzeba będzie zejść. Tylko później. I być może po prostu inną ścieżką. Tu też są rzeczy. O kurde, nie myślałam, że dzisiaj będziemy zwiedzać. Bardziej myślałam, że pójdziemy w inne wątki fabularne. Ale w sumie, zanim ruszymy sobie dalej z tym wątkiem, to wypadałoby jeszcze ulepszyć swoją postać. Korzonki lecznicze. I co, i tutaj to było wszystko? Mi się wydawało, że tu się da gdzieś iść jeszcze. No w sumie tam da się zeskoczyć stąd, ale... A weźmy, spróbujmy. No raczej nie tędy. Więc mam już odpowiedź na swoje pytanie. Tu można zejść na dół. O kurde, może nie na przyspieszeniu. Ta muzyczka. Kawałki drewna. Nie dostaliśmy jeszcze wpisu o tych goblinach. Tytoń. I roślinki. Dobra, to chodźmy dalej. Ten teren też jest mega fajny. Bardzo go lubię. Pytanie, góra czy dół? Niestety nie pamiętam, którędy lepiej iść. Znaczy i tak trzeba zwiedzić oba miejsca. Więc pytanie, góra czy dół ma mało sensu. Znaczy wiecie, trzeba to takie słowo w sumie niepotrzebne, ale warto oba miejsca zbadać. Dobra. Okej.
To może najpierw jednak dół, nie? Ale tam się wkurzają na mnie. Nie, bo one będą sobie robić krzywdę. Znaczy, ja też robię im krzywdę, ale... Wolę im sama robić krzywdę, a nie, że one mi... Dobra. Sporo ich tu było. Czy to jest to przejście, co myślę? Tak. Lepiej by było najpierw iść chyba... Chociaż... Nie. Jak widzicie, ekipa jest niezła. Wierzcie mi, ale one trochę klepią, jak jest ich tak dużo. A jak mi kryt nie wejdzie, to będzie słabo. No, hello. Dobra, udało się. Tam jest też dużo przeciwników na dole, ale... To są jeszcze inni przeciwnicy. Okej. Co my tu mamy? No i tam na dół na razie nie schodzę, więc idziemy górą jednak. To jest miejsce poniekąd połączone z tym, co zlecił nam druid Killian, z tym siedliskiem zła, więc to możemy akurat zrobić teraz. Wyczyścić troszeczkę ten dziennik. No, halo. Wiecie, problem jest jeden. I brzmi on tak, że... Idziemy w takie miejsce... Że zaraz będziemy mieć problem. Okej, jego broń widzę, że spadła. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tylko, że tam są ogry w środku i trzeba uważać. Ich jest dosyć dużo. O, proszę, eliksir ducha też znalazłam, widzę. Okej, niech będą takie dwa. Czy ja mam jakieś inne bełty niż zwykłe? Na przykład ogniste bełty? Nie. Widać już, to wszystko to tam są ogry. No niestety idą oba. Niedobrze akurat. Wiecie, jak to jest z dwoma, nie? No. Dobra, udało się, ale jak widzicie, ledwo. Dobra, i dobijemy sobie miksturą. No, trzeba dać ochronę naszej postaci, nie oszukujmy się, bo to tutaj jest największy problem nasz. Że mamy za małą ochronę. Okej. Spróbujmy sobie striggerować same gobliny. Bo tam ogry też są w środku. Tylko nie wiem ile. A
ale możliwe, że ze dwoje na pewno. Widzę Okej, widzę dwóch. Wiecie co, jest jeden plus, bo tu jest osełka. I ja chyba mogę sobie naostrzyć broń, nie? Katana. Zobaczmy, jak się jej obrażenia teraz zmieniły. Troszeczkę lepiej chyba jest. Dobra. Tu widzę też możemy... Okej, tu jest widzę sporo rzeczy. Tylko... Nie widzę tego do wyrabiania strzał warsztatu. Nie, proszę cię stary, nie zjeżdżaj mi tak. Tam można wejść na dół? Ciekawe. Skrzynia z prowiantem. Beczka wina, ekstrakt. Słyszę jeszcze jakieś gobliny, więc tam muszą być pewnie. Ale ja potrzebuję wyciągnąć sobie ogra, przynajmniej jednego. Tamten ogr się patrzy na mnie. Oboje się patrzą na mnie, niedobrze. Zaatakują mnie znowu obaj, nie? Ktoś tu się widzę zbugował. Dobra, to już jest trochę cheatowanie takie małe. Bo się panowie zbugowali, ale prawda jest taka, że tutaj nawet często wczytanie gry nie pomaga. Także to już trudno. Księga mędrców. Okej, brzmi dobrze. Tam coś jest schowane? Tak jakby na zewnątrz. Piła, stół pisarski, pulpit. Okej, dwa pulpity, których treści nie znamy. Zobaczmy. Aha, bo to są tego typu pulpity z wiedzą magiczną. Okej. Tam są jakieś rzeczy na dole. Rozumiem. Jak ja mogę je zdobyć? Nie mam pojęcia. Rzeczy na górze to za chwilę, ale tutaj chyba da się przejść też tędy. Okej, tutaj coś jest jeszcze. Szczaw królewski, pięknie. Pytanie... Aha, bo to jest w ten sposób, okej. Okay. Smoczy korzeń i bagienne ziele. Idealnie. Nie, a to nie słoneczne aloesy oba były? Smoczy i słoneczny, dobra. Tu są rzeczy, kwarcyty. Tam lepiej nie schodzić, przynajmniej nie teraz i na pewno nie tędy. O, proszę bardzo, eliksir zręczności. Przyjmę, bardzo chętnie. Okej, w sumie nie dziwię się, że tutaj takie rzeczy poukrywano, bo po prostu sprawdzają twórcy moją skłonność do przechodzenia w tego typu miejsca, czy się boję, czy się nie boję. No, ale jak widzicie, nie boję się. Dobra, to co, idziemy tam na górę zobaczyć, co tutaj się dzieje. No, wskakuj, mordo. Szkoda, że nie ma warsztatu do robienia strzał. Co my tu mamy? Zwykłe mikstury. Teleport do siedliska goblinów w Korinis. Pełnia życia i many i troszeczkę jedzonka plus łóżeczko i tam coś jeszcze zostawiłam. Kogo my tu mamy? Witam. Kim jesteś? Nazywam się Spencer. Król Oceanu i władca wszystkich goblinów. Ale możesz zwracać się do mnie, admirale. Co proszę?
Władca goblinów. Tak jest. Władca goblinów i ogrów, których tu spotkałeś. A ty ich zabiłeś. Chwileczkę. Twoi ochroniarze sami mnie zaatakowali i byłem zmuszony się bronić. Nie rozmawiajmy już o tym. Być może dam ci szansę naprawienia twojej zbrodni. Wyglądasz jak pirat. Nie tylko wyglądam, ale jestem jednym z nich. A raczej byłem jednym z nich. Jesteś jednym z członków załogi pirackiego statku, który teraz stoi na kotwicy. Tak, niegdyś należałem do nich. A teraz już nie. Nie. Miałem swoje powody. A teraz przestań zadawać mi głupie pytania. Możesz mi chociaż powiedzieć, do kogo należy ten statek? Nie. To nie twoja sprawa. I coś ci poradzę. Nawet nie próbuj iść do obozu piratów. Oni szybko z tobą się rozprawią. Nazywasz siebie władcą wszystkich goblinów. Czyżbyś chciał powiedzieć, że są ci posłuszni? Tak właśnie jest. I szkolisz ich w pirackim rzemiośle, a potem wysyłasz na grabieże. Tak. Z ich pomocą staję się najbogatszym piratem na morzach Myrtany, hahaha. Niesamowite. Jak tego dokonałeś? No cóż, gobliny są dość inteligentne i jeśli pojmiesz, jak nimi pokierować, cała reszta to łatwizna. A jak to robisz? Za pomocą magii. Pewne specjalne zaklęcie pozwala mi podporządkowywać sobie gobliny. Nawet moje ogry i ochroniarze ulegają jego wpływowi. Jak to? Znasz się na magii. Może i mnie nauczysz tego zaklęcia. Zapomnij. Nikomu nie wyjawień tego sekretu. Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. W jaki sposób zwykły pirat posiadał magię? Chłopcze, zaczynasz działać mi na nerwy. Ale niech będzie, powiem ci. Kiedyś pomogłem pewnemu magowi w nieszczęściu. I za to nauczył mnie kilku zaklęć. Trudno w to uwierzyć. Cóż takiego zrobiłeś dla tego maga, że wyjawił ci sekrety magii? Zadajesz zbyt wiele pytań. To mi się nie podoba. Jak uważasz? Jako wojownik króla, właściwie powinienem pociągnąć cię do odpowiedzialności, gdyż wysyłasz gobliny na grabieże. I co dalej? Zamierzasz mnie zaatakować, czy co? Nie wiem. Tak, zasługujesz na to, ale coś mnie powstrzymuje. Odpowiedz na moje pytania, a potem zobaczymy. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Dlaczego tu jesteś? Czekam. Na kogo? Na tego, kto pomoże mi odprawić pradawny rytuał. Pradawny rytuał. W jakim celu? Aby znaleźć skarb kapitana piratów, który powinien być tu gdzieś pochowany. Może właśnie jesteś tym człowiekiem, który by mi pomógł. Wyglądasz na dość silnego chłopaka. Jeśli mi pomożesz, podzielę się z tobą częścią skarbu. Co na to powiesz? Jaki jest cel tego rytuału? Rytuał pozwoli mi skontaktować się z duchem tego kapitana. Jeśli to zadziała, kapitan powie mi, gdzie ukrył swój skarb. Brzmi zwariowanie. Jesteś pewien, że to zadziała? Tak, jestem tego pewny. To jak, pomożesz, czy nie? Dlaczego by nie? Co mam zrobić? Potrzebuję kilku rzeczy, a ty musisz je dla mnie zdobyć. Jakie składniki mam ci przynieść? Najpierw potrzebuję magicznego kostura do przywoływania. Świetnie. A gdzie można zdobyć taki drobiazg? Niedaleko obozu piratów jest kanion. Na jego końcu jest świątynia pradawnego ludu. Gdzieś tam powinien być. Skąd to wiesz? Znalazłem kostur, kiedy badałem świątynię. Ale teraz już nie pamiętam, gdzie właściwie był. A dlaczego wtedy go nie wziąłeś? Nie naprzykrzaj się teraz takimi pytaniami. Nie wiem dlaczego. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak ważna będzie ta rzecz. Dobrze. Co jeszcze potrzebujesz? Czaszkę błotnego ożywieńca. Co? Czaszkę błotnego ożywieńca. Na Innosa, po co ci to? Jeśli chcę pogadać z martwym kapitanem, to musi jakoś mówić. I rytuał zaleca, iż do tego potrzebna czaszka błotnego ożywieńca. Chwileczkę, bo czegoś nie zrozumiałem. Chcesz powiedzieć, że ta czaszka będzie mówić? Tak, coś w tym stylu. Krótko mówiąc, zdobądź mi tę rzecz. Chyba widziałem jedną tu, na bagnie. Czaszka powinna być gdzieś w pobliżu jaskini goblina. Ponadto potrzebne mi serce ognistego golema. Żartujesz sobie. Gdzie tu ci znajdę ognistego golema? Jeśli pójdziesz drogą do wioski rybackiej, przed zejściem na plażę znajdziesz jaskinię z lawą. Tam znajdziesz kilka tych stworzeń. Ale bądź uważny, bo jaskinia jest gęsto zakryta krzakami, więc możesz ją przegapić. No dobrze. To wszystko. Nie.
Brakuje najważniejszego. Potrzeba mi osobistej rzeczy zmarłego. Świetnie. Gdzie mam to znaleźć? To bardzo proste. Statek kapitana, lub to, co z niego zostało, możesz znaleźć na bagnie. Popatrz w kajucie kapitana. Tam z pewnością coś znajdziesz. Mam pytanie. Ten rytuał. Skąd o nim wiesz? W jednej z pradawnych świątyń znalazłem starą kamienną tabliczkę. Ponieważ domyślałem się, że może mnie doprowadzić do skarbu, znalazłem tego, kto mi ją przetłumaczył. I tak dowiedziałem się o rytuale. Rozumiem. Ale jeszcze tego nie wypróbowałeś. Jeszcze nie. I jesteś pewien, że to zadziała? Tak, zadziała. Możesz w to nie wątpić. Oto serce ognistego golema. No proszę. To chyba nie było takie trudne. Dobra, moi drodzy. Spencer, no tak, tak, oczywiście. Robi się wieczór, bo widać. Dobrze mówię? Jak najbardziej. Dobra, to kimnijmy się do świtu. I myślę, że możemy się przejść na dół, na bagno. Tam też będziemy szukać kwestii właśnie tego pierścienia szybkości. Fajnie, że mamy tutaj teleport, bo to dużo zmienia. Bardzo nam się to przyda. W ogóle tak dziwnie, bo jak byliśmy w tej jaskini lawy, to przecież tam nie było ognistych golemów. Chyba, że one się teraz tam respią i teraz jakbym tam kiedyś chciała iść, to będę miała niezłą zabawę z ognistymi golemami, które będą mnie wykopywać wszędzie, gdzie nie powinny. Aha, tam jest bagno, dobra. Bo się troszeczkę zagubiłam. Idziemy na bagno. Na bagnie będzie mega fajnie. Dobra. Polne jagódki, srutki, coś jeszcze ciekawego? Nie wiem, może jakieś stałe rzeczy. Gdzie tu było to zejście na to bagno? Kuźwa, ominęło mnie coś, czy co? Chyba tak, bo gdzieś było bardzo ładne zejście, a ja go nie użyłam. Kurde, Leno, a może tam wyżej? No ale jak? Nie, przecież bez sensu. Tam wyżej to było tam przejście, a nie zejście na bagno. Chyba, że jestem ślepa i nie widzę takowego zejścia. Nie wiem, przecież tam się dało zejść normalnie. Chyba, że trzeba jednak zeskoczyć i pójść inną drogą. Nie mam pojęcia. Chyba, że tamtędy. Właśnie na dół i wtedy. Tak, no przecież tutaj było zejście. A ja tu jeszcze nie byłam. O lol, dobra. Jak widzicie, tu jest od cholery goblinów. Tu akurat musimy uważać, bo one w grupie potrafią zrobić niezłą masakrę z tyłka. Za pierwszym razem ich nie doceniłam. Więc wiem, co mówię. Najlepiej bić grupkami. Jak myślicie, na goblinach wbijemy nowy poziom? Bardzo możliwe. No, czy więc jednak będziemy robić chyba Jarkendar jeszcze w trzecim rozdziale. Bo planowałam zrobić go w czwartym, ale te zadania ze Spencerem są podpięte pod rozdział trzeci. No, jeżeli faktycznie w kanionie, no to przecież musimy iść do Jarkendaru. Chyba, że chodzi o inny kanion. Czy wy widzicie ilość tych goblinów? To jest raj dla ludzi, którzy nienawidzą goblinów. One potrafią nieźle zrobić krzywdę. Przecież już zaraz umieram.
zdecydowanie za dużo się ich rzuciło. Dobra, musimy podejść ich troszeczkę inaczej. Trochę mniejszą grupą. Okej. Dobra, trochę lepiej będzie chyba, nie? No nie wiem. Ale mnie wywalają w kosmos. Dobra, już mamy nowy poziom, ale mam więcej HP niż wcześniej. Dobra, trochę odbiec, zawsze lepiej. No kurdele, no. Ale ta muzyczka jakaś dziwna przed chwilą. Dobra, od razu lepiej się uleczyć. No nie powiecie mi. Zgrzać się idzie. Dobra. Rozjechałam ich dosyć dużo. Ale dalej niewystarczająco. Lecimy. Sobie zakończymy w tej wioseczce tutaj. Tu już jest ich taka względna ilość, więc powinno być dobrze. Szczególnie jak zaczną mi wchodzić kryty. To nie powinien być problem. A masz. Dobra. Przeszukamy jeszcze na szybko ich chatki. A w kolejnym odcinku zejdziemy sobie na bagno. Jak się domyślacie. Już tam widać kolejnych przeciwników na dole. Beczka z wodą. Jak widzicie, to są tereny, gdzie na spokojnie można znaleźć te rzeczy potrzebne. Wiecie. Te rzeczy potrzebne dla Prokara. Więc to jest na pewno dobra nowina. No jak widać, jesteśmy na bagnie. Mamy zębacze i inne stworzenia. W kolejnym odcinku, moi drodzy, sobie zbadamy te bagna. Bardzo wyraźnie zresztą. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i cóż, życzę Wam miłego dnia. I co? Myślę, że jeszcze na początku poprzedniego, jakby następnego odcinka pójdziemy sobie dać w życie tę dyszkę i wrócimy tutaj wtedy. To będzie chyba dobry pomysł. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję i cześć!